się. Im dłużej jeżdżę na rowerze, obojętne jakim, to tym bardziej jestem przekonany co do jednego. Że te dwa koła, rama, kierownica, nawet jeden blat dają wolność człowiekowi. Swoboda, przestrzeń, fantastyczna sprawa. Wszystko dzięki rowerowi. Coś tak prostego, choć ładnego, tak wiele daje. Nie tylko ja, jak widzę, korzystam z tego, co te dwa kółka dają. Zresztą zrobiono badania, okazało się, że 28% osób jeżdżących na rowerze, a więc rowerzystów, kolarzy, nie uważa, żeby zima była powodem do przerwania tej przyjemności. Jak widać, mam dzisiaj okazję potrenować trochę techniki gravelowej. No, łatwo nie jest. Odcinek raczej dość terenowy. Tym bardziej jak się jedzie z jedną ręką, bo druga trzyma kamerę. Ale trzeba się uczyć. Tym bardziej, że rower zachęca do tego, żeby jeździć na nim. Muszę powiedzieć, że ten gravel no jest wciągającym rowerem. Poza tym, no mówiąc szczerze, przecież doświadcza się czegoś nowego. Czegoś, czego ani rower szosowy, ani górski, bo na takich jeżdżę, no nie oferują. Ten gravel to jest takie trochę połączenie jednego i drugiego z tych wcześniej wymienionych rowerów. Ale pozwala na przykład ten rower dużo dalej zajechać niż Góral. Niewątpliwie. A jeśli już jadę daleko, to mogę sobie też wybierać bardziej urozmaicone trasy niż na szosie to robić. Przy okazji test dodatkowy na te błotniki. Jest tu nierówno. Trzepię rowerem, a błotniki nie latają, nie stukają. Także system paskowo-rzepowy błotników SKS Speedrocker się sprawdza. Ostatnio robiłem recenzję tych błotniczków gravelowych. Błotniki uniwersalne w zasadzie na każdy gravel z kołami 28 cali. Zapraszam poprzedni filmik. Ale naprawdę fajne błotniki. Jedziemy! Pogoda dzisiaj wyśmienita. Mimo że 3 stopnia, więc stosunkowo zimno. Słońce świeci, ładnie operuje, grzeje w plecy. Wiatru nie ma, to najważniejsze. Wczoraj wiało, dzisiaj wiatr praktycznie zero.
to duży plus. Także się świetnie jedzie. Znowu nastąpił update w Karoo. No i troszeczkę widzę kolory. Grafika się zmieniła. Zawsze coś chłopaki wymyślą. Nowego, atrakcyjnego i dobrze. Jak wygląda Helga? Jaki jest jej stan? No uciorana. Trochę jest, ale tak należy. Tak powinno być. Tutaj troszeczkę się zebrało makijażu błotnego na zmarszczki, na zmarszczki. Wciąż testuję błotniki. No dzisiaj raczej taki dosyć ciężki test. Dużo wstrząsów, drgań. Także wciąż podtrzymuję dobrą opinię o tych speedrockerach. Speed, rocker, to są cechy pozytywne. Gravelowca cechy. No, a ja dzisiaj, jak na gravelowca przystało, od wioski do wioski. Na ogół asfaltami, nie da się ukryć, ale te asfalty nie są najlepsze. Wąskie drogi za to i mało uczęszczane, zero praktycznie aut. A jak mi się trafi coś takiego, jak zobaczę, to po prostu następuje atak gravelowca. Udaję się w nieznane. Bo nie wiem, dokąd to prowadzi. Traska dobiegła końca. Wyszło 46 km. Spora dawka wolności zaliczona, przyjęta, organizm zadowolony. Troszkę Helga dzisiaj flejowata, ale idzie do kąpieli. Będzie dobrze. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Oglądajcie kanał Jarowerowy oczywiście. Jedziemy. Znaczy teraz na kawę idziemy, bo trzeba się troszeczkę zagrzać, ale generalnie to jedziemy. Coś mnie tu kuje w głowę. Czołem. Thank you.